Witam serdecznie. Tworzenie dla Was filmów i dzielenie się z Wami różnymi historiami, poradami czy rozrywką to dla mnie niesamowita przyjemność. Jednakże, aby móc kontynuować rozwijanie kanału, potrzebuję Waszego wsparcia. Wiem, że wielu z Was już mnie wspiera poprzez subskrypcję, lajki i udostępnianie filmów, za co serdecznie dziękuję. Dzisiaj chciałbym jednak wspomnieć o możliwości kliknięcia przycisku Wesprzyj. Przycisk jest pod filmem. Klikając przycisk Wesprzyj, możecie pomóc mi dalej rozwijać kanał, inwestować w lepszy sprzęt, poprawić jakość treści, a także wprowadzać nowe, interesujące projekty. Wasze wsparcie sprawi, że będę mógł kontynuować to, co kocham robić i dostarczać Wam coraz lepszej treści. Jednakże chciałbym zaznaczyć, że wszelkie formy wsparcia są absolutnie dobrowolne. Ważne jest dla mnie, abyście czuli się swobodnie i wygodnie, a Wasze wsparcie było zgodne z Waszymi możliwościami. Jeśli ktoś z Was zdecyduje się wesprzeć kanał, to niech wie, że jego gest zostanie bardzo doceniony. Dziękuję za Wasze zaangażowanie i za to, że jesteście częścią tej niesamowitej społeczności. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych filmach. Kanał MCHTV2. Witam wszystkich bardzo serdecznie na trzecim programie Face to Face do gali Fame Reborn. Moi drodzy, dzisiaj będziemy gościć w studio Marcina Wrzoska, Tomka Zadymę, Darka Lwa czy Disa Norberta Gierczaka. No ale na samym starcie oczywiście sponsorzy, bez których to wydarzenie by się nie odbyło. Czyli tak, BetClick, który jest oficjalnym sponsorem gali Fame Reborn i jako jedyny oferuje zakłady na tę galę. Pobierz teraz aplikację na BetClick.pl i załóż konto z kodem Fame, z którym możesz liczyć na zwrot stawki aż do 200 zł w formie freebetu. Dodatkowo WKGIG, SFD, GBS, który właśnie odpalił największą promocję roku, Black Friday. Możecie kupić dwie kawki w cenie jednej, promocja ograniczona czasowo lub do wyczerpania zapasów. Wpadajcie na GBS.pl. HotPay, Pitbull, partnerami są Pyszna Fabryka, StormCloud, Ubezpieczenie Grodzki MML i patronami medialnymi jest Radio SK i SK Rock. No i tak, zacznijmy pierwszy face to face i zapraszam do siebie Marcina Wrzoska i Tomka Zadymę Gromadzkiego. Witam wszystkich. Cześć. Siemka. Witam cię ja. Siemka. My się nie witamy, nie? Się nie witacie, macie ewidentny konflikt. A ja już myślałem, że ręka ci w moim kierunku tak świerzbi. Tak, no to tak. Ale na takiego sportowego... Ale takie plaska. Placka? Plaskacza. O. Ja chyba podupcik, nie? Nie, podupcik. Jak wolisz. Moi drodzy, na sali jest tłumacz. Będę nim ja dzisiaj, jak coś. Nie udawaj, że rozumiesz. Jeszcze masz tam tłumacza na słuchawce takiego, słucham? Który ci mówi. Słucham? Alana się bawi. No. Dobra, zacznijmy może chłopaki od pytań tak nie, na samym starcie. I teraz tak, pierwsze pytanie lecą do Marcina. Chciałem, żebyście odpowiadali tak nie. Popatrzcie sobie głęboko w oczy i zaczynamy. No zobaczymy. No. Marcin, jestem bardziej inteligentny od mojego przeciwnika. Ciężko powiedzieć, ale jako, że jestem w piku najinteligentniejszych osób na świecie, to raczej tak. Rozumiem, co mówi do mnie. A co to pik? Szczyt. Rozumiem, co mówi do mnie Zadyma. Zdarza mi się, że czasami nie zrozumiem, ale większość tak. Okej. Okay. Zdecydowanie wolę freak fighty od profesjonalnych walk. W tej chwili? Mhm. Tak. W tej chwili, mam 36 lat, przypominam. Ostatnio miałeś urodziny w październiku. Tak? Dziękuję. Wszystkie W MMA zmiótłbym Zadymę. Tak, zdecydowanie tak. Sportowo jestem najlepszy w Fame. Nie, bo ja jestem sportowcem, tylko gladiatorem. Ale umiejętności sportowe, jakbyś miał ocenić. Patrząc przez pryzmat tego, że walczyłem z Normanem Park i przegrałem, a on jest też sportowcem, ja byłem w Ultimate Fighterze i on był, on wygrał, ja byłem w półfinałach, przegrałem. On też miał pas, ja też, no to załóżmy, że no, na papierze ciężko powiedzieć, że nie ma lepszych osiągnięć niż ja.
ale pewnie jestem drugi. Okej. Okay. A Tomka, którego byś postawił? Trzeciego. Trzeciego. No, a Pasternaka? Też trzeciego. Dobry wyjść. Zatorę? Też trzeciego. Dobra. Wyszedłbym z Szeligą trzeci raz i znowu go ubił. Na pewno. Nazwanie mnie pizdą było dużym błędem. Było nie na miejscu. Było nie na miejscu. Nie wiem, czy błędem. No, było błędem. No, zapłaci za ten błąd 9 grudnia. O, zobaczymy, cwaniaczku, kurczę. Daj mi odpowiedzieć na moje pytania. No, no teraz, Tomku, do ciebie pytania. Właśnie. A ja myślałem, że jeszcze spytasz się mnie, jak by poszło nam w boksie. Albo, że no, to mogę się ja, ja uważam, że uważam, wygrać z Tomkiem w boksie, mieli... w przeciwieństwie do, nie, do Tomka ze mną. Będziemy mieli okazję o tym pogadać. Okej. Okay. Kiedy? No, za chwileczkę. Za chwileczkę pociągniemy. Dobra, powiedz mi teraz tak, Tomek. Jestem bardziej inteligentny od mojego przeciwnika. Nie mi to oceniać. No, ale jakbyś miał ocenić. Marcin wiele razy jakieś na pewne tematy się wypowiada, ma tak albo to wyuczone te swoje rozmowy, a na końcu nagle i tak walnie czyś tak głupim, że to pokazuje, że jednak chyba nie do końca tak inteligentny, tylko wcześniej ja ma... jestem głupio mądry. A, no właśnie. I teraz ciężko powiedzieć, czy teraz albo czy gra tak... i tak jest wyuczony, czy nagle to z tego takie te, chciałbym jedną przekonania rzecz, chciałbym jedną takie... rzecz tutaj od razu odbić Tomkowi. No. Tak samą pamięć, że ja nie potrafię się niczego nauczyć na pamięć. Niczego. Aha, mam okay. Bardzo samą pamięć, możecie zapytać wszystkich moich bliskich. No, ja, że sztuki walki uprawia, to wierzę, że tak może być. No, to... Znasz to po sobie. Wiesz po sobie po prostu. Rozumiem. Tak rozumiem. Dobra. Wrzosek na gołe pięści nie miałby ze mną szans. No myślę, że tak, na pewno. Po walce dam zniżkę Wrzoskowi w moim zakładzie pogrzebowym. Nie mieszam spraw firmowych, myślę, że była z nas zbyt branża, żeby faktycznie mieszać ją z freakfightami. W ogóle ja tylko chciałbym powiedzieć, że ja bym się zgłosił do zakładu pogrzebowego Bytom. AS Bytom. Ponieważ nie jedna osoba myśli, że AS Bytom to jestem ja. Memiczny zakład pogrzebowy tak przede wszystkim. Tak. A ja w Bytomie mieszkam, to mam blisko. No tak. Fame nie mam wrogów. A, no nie właśnie jest tak, że po aferze z Szeligą nagle się dużo osób do mnie zesrało i nagle osób, które myślałem, że neutralnie do mnie podchodziły, że nagle wyszło, że nie są neutralni, ale to też możemy obgadać dzisiaj ten temat. Okej, okay. A jeszcze ciebie zesrałem? O to? No. Oczywiście. Czy podszedłem do ciebie, widzieliśmy się na zapleczu i powiedziałem, Tomek, porozmawiajmy chwilę i porozmawialiśmy. Powiedziałem ci, czy naprawdę tak to widzisz i ja uważam, że się do ciebie nie zesrałem. No, chwileczkę. No to pogadamy za chwileczkę na tego pytania. Przejdziemy. Tak. No. Dużo teaserów dostają widzowie. Tak. Dużo tematów i na pewno w każdy ugryziemy. Zdecydowanie wolę freak fighty od profesjonalnych walk. Tak. Mam większą umiejętności od Wrzoska. No ale teraz ogólnie. Ogólnie to... Ogólnie, no powiedzmy, bijecie się w K1, tak? Więc no, tak, stójkowo. Tylko stójkowo tak, ale parterowo umiejętności nie, ale to nie znaczy, że nie wyszedłem do walki i nie starałem się wygrać. Właśnie to też poruszymy dzisiaj. Okej, okay. I ostatnie, lepiej się wypowiadam niż Wrzosek. Znaczy ja go rozumiem wszystko, co mówi, ale może dlatego, że swojego zrozumie. Ale ja się nie naśmiewam z niego, nawet to tak nie widziałem, a on z bekę ze mnie kręci. Mam dystans do siebie, ale mimo wszystko no... Jest to jakiś to kompleks? Też o tym pogadamy, no myślę. A ja uważam, no, a możemy że, zacząć od a ja no, uważam, że w tym wypadku jest to no. Taki case. Czarnoskóre osoby mogą do siebie mówić w pewny sposób. Tylko, że ja nie widziałem... Osoby jest, z wadą no. Wymowy myślę też. Tylko, że ja tak nie, ja u ciebie to tak nie słyszałem, że ty tak masz taką wadę, to inni mi powiedzieli, że gdzieś tam od ludzi gdzieś tam czytam, że też ciężko cię zrozumieć. Ja się utożsamiam... Ja, teraz jest taka moda, że można się utożsamiać jako różne osoby. Tak. Ja się utożsamiam jako osoba z wadą wymowy. O właśnie, widziałem, że... No to, dobra, no to... Ja to uderzyć, i no. Chłopaki, to sprawdźmy... Proszę mnie tak traktować. Ja bym chciał... No, tak, właśnie bo... dobra, no to sprawdźmy na początku, jak już jesteśmy przy tym wadzie wymowy. Od początku to nie uważałem, że jakąś tam wadę masz i to nie biłem, tak? A ty od razu zacząłeś bić mi w tą stronę. No dobra, ja akurat, wiesz, ja masz szczęście, ciężko, że ja akurat sobie tak z tego nic z tego nie robię, ale może ktoś inny by sobie to zrobił. Tak jak widzę, że jak nie masz o co się przysrać do kogoś, to od razu się srasz jakieś jego wady. Tak samo to push Barbie, od razu, że to jest ono, to jest ona, bo tak wyglądał u szalonego reportera. I od razu
ono, czy to jest ono, czy ona, na podstawie wyglądu chłopa twierdzisz, od razu mu ciśniesz, to tak samo mi teraz, że ja seplenie, czy tak mówię seplenie niewyraźnie, to od razu mi ciśniesz, to teraz może jakieś mocniejsze argumenty. Jak nie masz się do czego przyjebać, to przyjebać. No właśnie, jak nie masz się, jak masz się do czego przyjebać, proste. To się przypierdolisz do tego, jak to wygląda, jak to ma wady w życiu. No, oczywiście, ja sobie, oczywiście. Takie, atakujesz, dziecinne, sztuka wojny Sansu, tak, atakujesz najsłabszy punkt swojego przeciwnika. O, wybacz, taka jest sztuka wojny. Ale nie będziesz miał tego stałego punktu u mnie na walce, nie? Więc możesz no tak. No bo się postarałeś walki MMA, więc nie będzie. Więc a, mam teraz... No właśnie ja bym chciał... Czekajcie. No? Widziałeś mój wywiad, w którym... Tak, widziałem i właśnie chciałbym poruszyć to. Skoro Tomek twierdzi, że się nie boi, tak? Wybraliśmy jego... No generalnie Tomek... Czekaj, bo Tomek... Czekajcie, chłopaki. Zacznijmy. Hubert, kurwa. Nie, Marcin, poczekaj, bo teraz tak. Generalnie... Ty, Tomek, powiedziałeś za każdym razem, że ty wchodzisz w każdą. Że 100%, czy MMA, czy tak dalej. Jednak powiedziałeś włodarzom, że ta walka mogłaby trwać 10 sekund. I to zacznijmy inaczej. Nie 10, tylko nie powiedziałem, że 10, nie wiem, skąd to wzięliście. No, z wywiadów Marcina. To, a ja to wymyśliłem. No właśnie, okay. No, dlatego wiesz, to słuchać, wiesz, masz kogo słuchać, jeżeli o mnie chodzi, go, co może o mnie powiedzieć. No ty powiedziałeś 40. I ja mówię cały czas, dokładnie. Możecie gdzieś tam, gdzieś z prezesa kiedyś spotkacie, czy jedno, czy drugiego pana rozparę, czy tam powiedzmy pana Pstranaka, możecie zapytać. I to było tak, zapytali, siedliśmy naprzeciwko stołu, oni w dwóch, ja mam przeciwko i mówią, że mamy tutaj walkę z Marcinem Wrzoskiem K1. I ja wtedy zacząłem się tematy, mówię, że ja mogę z nim walczyć w MMA, bo tam właśnie było, że Marcin nie chciał, mówię, że Marcin nie chciał K1, ja mogę z nim walczyć w MMA, ale musicie mieć świadomość, że ja wyjdę, będę zawsze chciał wygrać, wiadomo, ale że wtedy nie blokujcie mnie, gdyby na przykład nie poszło po naszej myśli i walka by trwała 40 sekund. Ja mówię, po prostu nie blokujcie, bo zależy mi to, że walczyć, wiadomo, chcecie pokazać publiczności, a nagle być jakoś blokowany. W federacjach, gdzie ja wcześniej walczyłem, czy to bokserski, czy no ty, innych, głównie ludzie znają cię z Gromdy, tak, czyli tam, to było typowo boks. Jak przegrał, to tak naprawdę był już troszeczkę zrzucany na drugą, drugi plan, nie? Okay. Już nie był promowany, już mniej... Ja zresztą nigdy nie byłem promowany, że nie miałem jakichś ustawionych walk, że na przetarcie dwóch, trzech przeciwników słabszy, żeby czwarta walka była mocniejsza. Od początku mocny, że jest jacyś prospekci. I ja dlatego jestem taki nauczony już tym, jak tutaj miałem dostać tę walkę, to powiedziałem, że nawet gdyby było MMA, to po prostu, jeżeli może być MMA, ale że mnie nie blokujcie. Tomek, do brzegu. Gdybym przegrał, no? Gdyby ta walka... Nie chciałeś walczyć w MMA. Powiedziałem, że mogę walczyć... Nie zasłonię się prezesami w tej chwili. Nie, kurwa. Powiedziałem, że mogę walczyć w MMA, ale... No generalnie dla show, tak zwanego Kacpa Bońska, tak? Dla show generalnie... To prezes powiedział, że nie Tomek, powiedział tak... Ale było tak, ale czekajcie, chłopaki, i ty powiedziałeś... Jak są wielkie umysły, to czasami mają ten sam pomysł. Tak. Teraz w mózgu połączyliście. Żeby widzom przybliżyć, o jaki pomysł chodziło, do której chodziło, jedna runda boks, jedna MMA, jedna K1 i kamień, papier, nożyce, która runda to będzie. To ja też... Rozwiązanie po prostu. Ja uważam, że to było najlepsze rozwiązanie. I też na to przystałem. Ale też na to przystałem, kurde, wiesz, to nie jest tak. Ty na wszystko przystałeś, ale jest na K1, więc teraz ja mam do ciebie, Tomek, pytanie. Zapytaj prezesa jednego, drugiego i to potwierdzą, że powiedzieli nie, Tomek, nie, to oni powiedzieli, Tomek, K1, żeby było wyrównane walka. I naprawdę, dlatego o to mi chodzi. I dopiero wtedy ja powiedziałem, okej, dla mnie może nawet MMA, tylko wtedy nie blokujcie, jakby poszło nie tak. A ja to wtedy tak powiedziałem, a nie, że najpierw było tak, wiecie co, ja mogę walczyć, zawalczymy z Marcinkiem. A będą powiedzieli z mojej strony, tak, możesz, tylko... Ale nie, tylko nie MMA, nic takiego nie było, to pierwsi oni zaproponowali, że K1 od razu i oni szczelili nazwiskiem twoim i że w K1. Dobra, ja wtedy się zdziwiłem, czemu K1, czy weźmiesz tę walkę, bo ty mówisz, że tylko MMA, a mówię tylko MMA, kiedy pół roku wcześniej, rozmawiałem z moim trenerem Bratkiem, przed walką z Alanem, czy po walce z nim na zapleczu, gdzieś tam jakby te wywiady gdzieś się daje. Aż tyle nie musimy szczegółów. Dawaj. Z Tomkiem, MMA, a Radek ci powiedział, ale czemu? Dobrze, to zawalczcie, ale w K1. A co ja powiedziałem? Dobrze. Nie, powiedziałem... Nie, no to dobra, czekaj, Marcin, skrót. Ja od samego początku... Jak ty widzisz... Czekaj, Tomek, no Marcin. Powiedz, jak to było. Twoja wada wymowy nie jest tak wkurwiająca jak twój słowo. Właśnie chciałem powiedzieć... Twoją wersję powiedz. Dobra, czekajcie, bo ja teraz widzę... W końcu zgodziłem się na K1, kurwa. Kurwa, Marcin. Po walce zarzuciłem wędkę, że zaczął się ostrasz, kurwa, i trafiłem w książkę. Boże, z Radek nie walczy ze mną, tylko ty.
kurwa, przez to nie chciałem. Ale inaczej, kurwa, że powiedziałeś, że nie chciałeś za bardzo. Nie chciałeś za bardzo, tak chciałeś, tak, ale tak 17%, kurwa. Przestań się Radkiem zasłaniać, my będziemy walczyć, kurwa. Ja. I ja od samego początku nigdy się nie zasłaniałem od początku, kurwa. To ty tylko widziałeś zasłonę moją, że prezesem się chronię, że pracę ochronny. Głównie tu, moi drodzy, tłumacząc. Teraz tak, widzowie, generalnie Tomkowi chodzi o to, że on się zgadza na każdą formułę, ale prezesi chcą, żeby to była walka w K1, tak, żeby była dla większego widowiska. Tak. A Marcin teraz, z tego co ja oglądałem wywiad, chciałby, żeby do tej walki dołożyć łokcie. Tak. I wielokrotne ściągnięcie. Tak, wielokrotne ściągnięcie. Zauważyliście w ostatniej mojej wadze. To jest bezsensowna zasada. To było przy walce z Szeligą, faktycznie. Że mam cię za głowę, to czemu tylko jeden raz mogę ci ściągnąć? Jesteśmy gladiatorami, jesteśmy gladiatorami. Drugą walkę na tych zasadach, ale jesteśmy. Drugą walkę. Dobra, a trzecią walkę. A dlaczego? A czemu nie chcesz? Ale boisz się. Boisz się. Bożeś, kurwa, sobie pewnie przećwiczył przez 2 miesiące. Mordo, ja się na tym kolanami całe życie, kurwa. I teraz właśnie. Nie, musiałem, kurwa. A ja w ogóle nie trudno, ale nie. Ale nie umiesz się, umiesz sobie przećwiczyć. Kolana, spoko, okej, no. Patrz. No, ja, no. Proszę. Słuchaj. Musisz głową w drugą stronę zabić. Najlepiej, nie? Wiesz, jak powiedzieć nagle, ale dobra, łokcie kolana, wszyscy się zgodzą, to ja się zgadzam, no. Czyli jeśli... Ja zgadza się? No, powiem ja tak. Się zgadzam. No, wszyscy się zgadzamy. Uważam, że na pewno waszą walkę by to bardzo uatrakcyjniło. Bardzo nie chciałem. No i teraz będziesz, kurwa, pod narrację. Kurwa, się zgodził. Ze swoją narrację będziesz teraz dupił. Po prostu, kurwa... A czemu mam mieć narrację? Jestem, kurwa, wypowiada się tylko za siebie. To fajnie przećwiczył pod siebie, to pod siebie tak przećwiczył. To zróbmy sam boks, no i dobra. To tak jak teraz, bo teraz ty dokładasz łokcie, który walczy całe życie i kolanami. To tak zaraz bym teraz powiedział, wiesz co, Marcin? No ale nie uważasz, że... No wiem, ale czekaj. Czekajcie. Zróbmy sam boks. Tomek, ale czy ty nie uważasz, że walka nie jest w MMA, to ta płaszczyzna jest bardziej w twoją stronę, że ty jesteś Wilkowiczem. Przecież byłeś mistrzem Śląska w kickboxingu chyba. Byłem, ja stworzyłem jedną walkę w kickboxingu przed Fame MMA. I tutaj stworzyłem, i potem stworzyłem. No ale ci zgadzałem się na rundę tak. Na MMA ale patrz, Muay Thai to jest swoje kickboxing, prawda? Czyli ty jesteś mistrzem Śląska w kickboxingu. Okay. Ja nigdy nie walczyłem w Muay Thai. No. Nigdy, ani jednej walki nie stoczyłem. Więc o co się chodzi? To ty masz większe doświadczenie. Nadal. No to powiedziałem tak. No ale najpierw mówisz, nie, trener Radek. Ja myślę, że ten temat... To nie jest tak, że sobie wszystko sam ubiorę i kurde sobie ustalam. Mam trenerów, mapy, mam sztab, mam wszystkich ludzi i wie co oni by na to powiedzieli. Dobrze, tak robi każda osoba, która chce mieć zasłonę, nie chce być odpowiedzialna za własne decyzje. Mówisz, ja mam sztab, muszę się skonsultować z trenerami. Ja to rozumiem, bo niektórzy mają bardzo bliskie relacje z trenerami, ale jesteś, kurwa, dorosły i możesz za siebie odpowiedzieć. To jest twoja twarz będzie rozcięta, twoja twarz będzie, kurwa, krwawiona. Mordeczko, Radka. Ja, kurwa, po walce na gołe pięści. Wiem, dorzuciłem ci stówę, mordo, dorzuciłem ci stówę na zbiórkę nawet, kurwa. 20 szwów na gębie i myślę, że się boję rozcięć, kurwa. Dorzuciłem ci stówę, że twoich łokci się boję. Dorzuciłem ci stówę na zbiórkę. Pięści się nie bałem, od dwóch metrowych chłopów się nie bałem gołych pięści, tym, że twoich łokci się boję. Czyli generalnie ten temat jest tak naprawdę... Nie, czyli nie, zgadzasz się na to, żeby do... Na temat na taranu nie można posiąść z prezesem jednym, drugim... No, czyli co, czyli nie chcę. I sobie na przykład pokazać. Nie, dobrze, róbmy, Tomek się... Róbmy sobie. No. Nie, no, myślę, że rozmowy... Ja prezesi tutaj... Chłopaki, prezesi tutaj są, więc myślę, że po programie na pewno taki temat może zostać podjęty i na konferencji będzie feedback, czy został on rozpatrzony pozytywnie. No, już wystarczy. No i dobrze. Tak jest, przede wszystkim. Ale umowa jest tak samo ważna jak umowa pisemna. Ale ja jestem bardzo ciekawy, Tomek, dlaczego ty nazwałeś Marcina Wrzoska pizdą? No jak cały czas wyzywał mnie najpierw do walki i cały czas na swoich zasadach i ale cały ty, czas ale i to ja się zgadzałem na nie, a nagle jak na przykład padła propozycja walki, że jednak nie, ale K1, ale ten, a on na siłę gdzieś tam, że jednak runda tak, ja się na wszystko zgadzałem, ale to było tak, że to od strony właśnie włodarzy szła inna propozycja. Od strony mojego trenera słyszałem właśnie tak, że nie chciałeś wtedy przystać na K1. Jak podchodzisz do trenera mojego i mu proponujesz walkę w MMA, a mój trener mi przekazał, że nie chciałeś, że nie chciałeś K1, jak on powiedział propozycję, to w K1 walczycie, a ty i tam koniec rozmowy tak nie był. Tak nie było. Okay. Zgodziłem się w rozmowie z Radkiem Grelą, zgodziliśmy się, bo przy tym też mój trener, więc mordo, nietrafny argument. To nie tak mam ale przekazane. Nie mam do ciebie pytania. Nie to mam przekazane, tak nie tak. I w takim razie dla mnie to po prostu jednoznaczne, że wyzywasz na swoich zasadach. To ja bym cię w boksie wyzwał właśnie.
A tego nie robię, nie mówię, że to chodźmy na boks, to zróbmy gołe pięści, zróbmy boks, nie mówiłem tego, tak? Tylko okej, K1, okej, MMA, okej, runda tak, spoko, będzie tutaj papier, kamień, nożyce, naprawdę, nie? I ja mówię, możemy zrobić walkę tak. Nie od razu, ale... Ja chciałbym też jeszcze zdementować to, co mówisz, że ja się nie zgodziłem na walkę. Ja się zgodziłem i już przed moją ostatnią walką, mieliśmy wstępnie dogadane to, ale mówię tak, jestem po walce, on walczył w MMA. Czemu nie chce w MMA? No przecież walczy w MMA. Powrót do twojej starej płaszczyzny. Ja uważam, że Tomek siebie sam nie docenia w MMA. Bo uważam, że jest lepszy, niż mu się wydaje. Zrobię sobie... Oczywiście nie ma podjazdu. Zrobimy tą walkę. Nie ma podjazdu do mnie, bo zrobimy jednak tą walkę. Doświadczeń, lata doświadczeń. Zrobimy tą walkę. Czekaj Tomek. Ja rewanż w MMA. Będę mógł skończyć mówić, bo to jest naprawdę... Chcecie sprofsować, a ty mi kurwa... Tak, Tomek, leciał profsik. Masz coś takiego w sobie, masz taką bardzo rzadką umiejętność. Jestem popierdolony. To nie jest zbyt rzadkie, kurwa, to jest bardzo częste w ostatnich czasach, ale po prostu no, kręcisz się w parterze, jesteś ruchliwy, bardzo ciężko cię utrzymać w parterze, było to widać w walce z Alanem. Masz po prostu instynkt do tego. Jestem po prostu mały, krępy i może sił przez to więcej mam. I to jest kurwa jedyny props, który się usłyszycie. Przepraszam, kurwa, nie wiedziałem, że tak głośno. Kurwa, trochę głośno. Myślałem, że to jest... Jak mówisz ze sprzeciwnikiem poradzi, to po plastiku wiesz. Czyli dobra, temat już znamy, ale tak naprawdę... Nie siliłem łokcia ani kolana, jakby co, nie? No, to teraz wiesz... tej walki, nie? Ja po prostu naturalnie, no, jak mam kogoś uderzyć z łokcia, to po prostu go uderzę, no. Pójdzie samo z siebie. Okej, dobra, powiedz mi teraz tak, Tomek, bo według Marcina Wrzoska, jak ty zostałeś zapytany generalnie o tą walkę całą waszą w MMA i tak dalej, to ty powiedziałeś o tych 10 sekundach i powiedz mi, bo przed chwilą Marcin cię spropsował, to czemu ty siebie oceniasz tak słabo nie, w MMA? Nie, to nie było tak. On nie wierzy w siebie. Przede wszystkim pamiętajmy, że to on powiedział, sam przyznał się, że to o tych 10 sekundach nie było 10 sekundach i to nie było tak, tam było, że po prostu... No wiem, no tak, no... Gdyby, no, no, no nie... Zachrągnijmy to, no. No, no. Nie, ale to tam... Nie, po prostu powiedziałem wtedy, że jakby walka nie poszła po mojej myśli, powiedziałem tam włodarzom, nie poszła po mojej myśli, po prostu, żeby nie blokowali. Ale gdzieś tam potem w wywiadzie powiedziałem, żeby tam potrwa tam 40 sekund, to po prostu nie ma pretensji. To tak było, a nie, że ja powiedziałem włodarzom od razu, nie, bo to będzie 10 sekund, jak Marcin przedstawiał, że to będzie 10 sekund, to nie dziwne, że oni zrezygnowali z tego pomysłu, bo jakby usłyszeli od razu ode mnie niechęć. Nie, to oni pierwszy powiedzieli K1, a ja wtedy powiedziałem właśnie, że w MMA mogę tylko jakby właśnie to nie trwało zbyt długo, to żeby na przykład nie miał nigdy pretensji i żeby na przykład mnie nie zblokowali, ale żeby po ich propozycji walki K1, a nie, że tak, że Tomek zawalczy z Marcinem, jaka formuła, a nie, że nagle nie, tylko nie ma, bo 40 sekund czy 10, a Marcin tak to przedstawił gdzieś tam w mediach. I teraz ja mówię, zapytaj, mówię, prezesa jest, gdzieś tam będzie, zapytaj go jednego, drugiego, jak to wyglądało i oni ci potwierdzą, i to nie jest moja bajka, tylko nie oni ci potwierdzą, okay. To są poważni ludzie, to są ludzie, którzy mają sympatię większą do mnie, sympatię większą do ciebie, czy do któregokolwiek zawodników, dla nich... Wiadomo, to jest na pewno nie mają do nas sympatii, bo nas wrzucili na pierwszą walkę. No. No, mam tego screena, ale nie zdążyłem przekazać. No, powiedziałeś, że obraziłem ci rodzinę. Mam telefon, mam screenshota w... I widać, obraziłeś mi rodzinę, tego ci nie wybaczę, jesteś bardzo smutną osobą, musisz mieć bardzo nudne życie, coś tam. Mam iść podobnego? Muszę teraz zobaczyć, co napisałeś ty. Kurczę, to i tak do reżyserki. Bo ja teraz nie pamiętam, co teraz ty napisałeś, że... Więc do tego chciałem się nie po prostu zbierać. W którym momencie... To musiało być mordo sytuacyjne. Ale nie obraziłem ci nigdy rodziny. Ale to musiało być sytuacyjne. Nie obraziłem ci nigdy. Musiało być sytuacyjne. Nie obraziłem ci i w takim razie nie chcę teraz się kłócić, ale to musiało być sytuacyjne. Ale daj, nie pamiętam jestem tego. No nie wiem, to musiałeś coś bardzo mocno nadinterpretować, bo nie obrażam rodziny moich filmików. A szczególnie, że ciebie, no, ja ciebie szanuję, no, bo jesteś ciężko pracującym gościem, jesteś twardym gościem. Gdybym cię kurwa nie szanował, kurde nie szanował, to bym cię nie wyzwał do walki. No wiem, no dziękuję. No, ale bez wazeliny. No, właśnie, bo to jest wazelina, no ale to jak to było? To w końcu obraził tą rodzinę, czy nie? Mówię ci, jeżeli coś było jakieś sytuacyjne, gdzieś to... Dawaj, mówię, są najebane i nie pamięta.
Nie, to było poważne. No bo to jest, wiesz, to jest srogie. To jest srogie. Marcin, słuchaj, oskarżenie, nie? O czymś, słuchaj, bo jest wiele sytuacji w życiu, że jest coś sytuacyjnego, że coś powie, mu odpowiesz. Oczywiście. I możesz nie pamiętać. Zwłaszcza, że tak by sam powiedział, przy naszej głowie. Żona w tym momencie, kurwa, cytatu, dokładnego cytatu, w którym ci obrażam rodzinę, albo jesteś pomawiaczem. To nie żartuję. No, kurwa. Znajdę, kurwa, w takim razie. Albo... Znajdź na konferencji. No dobra, no to na konferencji na pewno. W wywiadach albo w konferencji sobie poszukam w takim razie. To czy o to, żebym odezwał się? Oczekuję, kurwa, bukietu kwiatu przeprosinowego. Tylko nie wieńca. Chłopaki, a powiedz... Bo jedynym momentem, kiedy go obraziłem, nie? To jest, jak go nazywałem grabarzem. Bo wiem, że nie jest grabarzem, tylko przedsiębiorcą. To nie tam obraza tak. No myślę, że to nie jest żadna obraza. A, z dupy. Ale dobra. Ale ty mi odpowiedziałeś. Kurwa, jakim grabarz, tutaj żadnych grabarzy nie ma. No wczoraj w komentarzu bodajże. Napisałem, że zombiak to jest koszmar każdego grabarza, no bo my wychodzimy z sklepu. Możesz nas zakopać 9 razy, no. Ale to wiesz, to bardziej wiadomo. Odpowiedziałem tak po prostu ci naprostowywując, czym ja się zajmuję, a nie... Poeta. Naprostowywując, że mnie nie przestraszy, bo nie jestem grabarzem, tylko przedsiębiorcą, tak wiesz, dla beki, że wiesz, mnie nie przestraszy, bo nie będę miał z tą styczności, bo nie wykupuję, nie jestem Mordo, grabarzem. Zrujnowałbym cię, kurwa, bym się ciągle, kurwa, wykopywał. Kurde, znaczy... A powiedzcie mi, chłopaki, właśnie a propos tej waszej walki, bo ona jest pierwsza na karcie. I teraz tak, ja też rozumiem z jednej strony, dlaczego ona jest pierwsza, bo na pewno jest to zabieg marketingowy, żeby fajną walką zachęcić kibiców do kupienia pay-per-view. Jednak no, jest to walka, która w karcie by mogła być dosyć wysoko. I pytanie, jak wy odczuwacie to jako zawodnicy w tym zestawieniu? Tomek? Ja myślę, że jest tutaj też kwestia tego, że właśnie no, promocja, jeżeli chodzi o to, że jak wyjdzie dwóch zawodników, będziemy, ja na pewno nie będę chciał się poddać, znacie mnie, wiem jak walczę do końca, Marcin na pewno tak będzie, nie, całej skóry nie będzie chciał dać sprzedać. Jeżeli ktoś to nie był przekonany do gal free fightowych, z innych federacyjnych dyscyplin sportowych, które oglądał, sportowych, takich typowo czysto, nagle zobaczy taką walkę, taką rzeź, to może bardzo szybko zmienić zdanie, że jednak idzie znaleźć ciekawe widowisko, które chciał zobaczyć właśnie na gali freakowej i to na gali właśnie Fame MMA i potem wykupi taką transmisję, to zostanie właśnie, gdyby jest kolejnych 5 walk sportowych, znaczy z naszą walką jest około 5 walk takich naprawdę mocno sportowych, jak zobaczy taką reklamę, wizytówkę, to wykupi galę, które by wcześniej nie wykupił, gdyby te walki sportowe od razu były na płatnej transmisji wszystkie, to po dwóch pierwszych walkach, na przykład gdyby na słabszym poziomie sportowym, to by powiedziała, stolcem po nogawce cieknie, nie oglądam tego, a zobaczy taką walkę, to od razu wykupi, nie? Co? O Jezu. Gumka ci spadła. Marcin. Ale no generalnie... Nie, to był taki policzek. Ale leciutki. Czułeś się... Ale leciutki. Opluty. Nie opluty. Spoliczkowany. Zliściowany. Okay. Ale leciutko. No, ja tam nie czuję, nie wiadomo się tam kim, żeby nagle, żeby to mi ubliżyło. Ale szczerze mówiąc, no? Mi też to nie ubliżyło absolutnie. To był żart symboliczny. Znaczy zajebiście, że wiesz, walczysz i idziesz do domu, nie? Nigdy nie walczyłem pierwszy w tej swojej karierze, więc to będzie... Ostatni parę razy walczyłeś. No fajny experience. Więc fajnie. Dobra, chłopaki, no ale a propos waszej walki, to ja bym chciał wam zrobić walkę na słowa. Pierwszą walkę. I to jest tak. Łamaniec językowy. Jeszcze chciałbym tego, bo Tomek powiedział, że mamy zobaczyć z nim w boksie. Ale w boksie jest tylko jedna walka, którą w tej chwili mógłbym stoczyć. Jaką? Rewanż z Kutasiuszem w małych rękawicach. Jak już dostaję w pizdę od wszystkich, no to wypadałoby, żebyśmy te rewanż... Ale ja tak samo z nim miałem walkę mieć na pięku i to miałem dużo większe z nim spory, ale mamy... No, lepiej nie mówić może... Tomek, spokojnie. Teraz jak przegrał dwie walki z rzędu, to już mnie jest to atrakcyjny. Ale myślisz, że Kasio już stracił ten swój prime i że już go nie będzie w freakach? Powiedz to. No, tak jakby ja uważam, że to jest Kasio. Kutasio. No dobra, no ale uważasz, że on już się nie odbuduje we freakach? Że to już jest... Nie, no pewnie się odbuduje, no ale według mnie w małych rękawicach nie potrafi, nie ogarnia defensywy w małych rękawicach totalnie. A ja jako zawodnik, który walczył bez całkowicie rękawic, tak samo uważam, że umieć się bronić bez rękawic jest o wiele ciężej niż już się stanąć za podwójną gardą, poprzymować i odpowiedzieć jeden celny cios. Dokładnie, on robi też coś takiego, właśnie, co też no, niechętnie się zgadzam z nim, ale właśnie przyjmował, czekał na moment, kiedy ty jesteś... Kontra. I kontrował. Tak. Dużo kontrował po dołach i... No, ale, no dobra, ale nie o tej walce, rozumiem. Pizdą. Tak. O.
Grube słowa. Po prostu, żeby przejść do następnego tematu, muszę... Tak, mocny statement. I przechodzimy do waszej... Żeby to wybrzmiało. Tak, okay. Przechodzimy do waszej walki po raz pierwszy, czyli polskie łamańce językowe. A to ktoś mówił z kibiców, żeby to robić... No. Tak, ja bym chciał, żebyś, Tomek, przeczytał pierwszego łamańca językowego, czyli chrząszcz brzmi w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, a Szczebrzeszyn z tego słynie. Okej, tylko że okularów to nie jest, mam. To jest, pierwszy. Ale... Dobra, okularów nie mam. Chrząszcz brzmi w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, a Szczebrzeszyn z tego słynie. Chrząszcz brzmi w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, a Szczebrzeszyn z tego słynie. A jakbyś mógł szybciej to przeczytaj. Ale na przykład drugi teraz. 2 na 10. W czasie suszy szosa sucha, a na suchej szosie susza siedzi i się suszy. A na... widzieć te wyrazy muszę najpierw tutaj. A może powiększyć mu? Tak, o właśnie, no powiększ. Powiększyć ci? Tylko to mi brakowało. Dobrze, już ci to powiększą w takim razie. Proszę cię bardzo, masz większe. Dobra, jak najszybciej. Wcześniej suszy szosa sucha, a na suchej czosie susza siedzi i się suszy. Super, mamy punkcik na pewno. Wielkie brawa na czacie. I teraz tak, trójeczka i czwóreczka dla ciebie. Wyindywidualizowaliśmy się w rozentuzjazmowanego tłumu. Kurwa. Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu. Kurwa, końcówka była ciężka. I czwarte, tak? Tak. Przechrztach chrząszcz brzmi w Trzcinie, a Szczebrzeszyn z tego słynie. Elegant. Teraz ty. Tak? Piątkę. Piątkę? No. No, no, dawaj. Przechrztach chrząszcz brzmi w Trzcinie, a Szczebrzeszyn z tego słynie. To jest czwórka. Nie, piątka to jest... No. Konstantynopola... Wyjeba... Kurwa, cztery się nauczyłem, piątego się nie nauczyłem, nie? Niestety, kurwa, no widzicie jak to jest. Złapali mnie na tym. Freda, Freda. Ale panowie, uważam, że tutaj remisowo. Dobrze, dobrze. Lekka może, niejednogłośno może Marcin Wrzosek, ale... A kurde. To taką niejednogłośno. Nie wiem jak czat, na czacie, moi drodzy, możecie zagłosować. Jedynka Marcin Wrzosek, dwójka Tomek Zadyma Gromadzki. Tak jest. I chłopaki, no, ja bym chciał wam jeszcze zrobić face to face'a teraz. No dobra. Chciałem, żebyście jeszcze mieli materiał na konferencję, więc zapraszam was do face to face'ika. Zobaczymy. Zobaczymy. Marcinek nabity. Ty też. Nie, Hubercik mówi. Dwójeczka wygrywa. Hubercik mówi, że... Nie, Hubert mówi, że nabity o wiele bardziej ode mnie jesteś. Słuchasz? Nabity ze strachu. Moi drodzy, jeśli chcecie zobaczyć to zestawienie na gali Flame Report 9 grudnia, to bilety do kupienia są na famema.tv. Sprzedałeś, ale z tym drobnym sekretem moim. Przed kamerą nie powiem. A ty, cwaniaczku. Jest tutaj... No, jeśli miałem porównać to wzrostowo, to lekka przewaga Marcina Wrzoska. Leciuteńka. Moi drodzy, powtarzam, jeśli chcecie zobaczyć to zestawienie, to jest pierwsza walka, która będzie na otwartym kanale Fame. Na grube. Możecie też kupić bilety na Fame TV 9 grudnia, gala Fame Reborn i to będzie pierwsza walka, więc przybiegajcie wcześniej do areny, jeśli chcecie ją zobaczyć. Możemy już skończyć? Tak. Uważam, że panowie... O, jest podanie ręki i uważam, że... Kultura kulturowy, tak tam, dzień dobry mówię... Witam się, żegnam, takie sprawy, wiesz, o co chodzi, nie? No panowie, uważam, że tak. Jeśli chodzi o was, to na pewno na konferencji zostanie pociągnięty wasz temat bardziej. Obrazy rodziny. Tak, to na pewno trzeba będzie poruszyć na konferencji. Poszukam dobrze, tego, co mówiłeś, bo obecnie masz ciekaw właśnie. Nie, na pewno, to... Na pewno nic takiego nie powiedziałem. No. Będziesz przepraszał. No i to zobaczymy. Słuchaj, jeżeli tak samo powiedziałeś z tą pizdą, ja, jeżeli faktycznie być się... Jakimś cudem udało wygrać. To słuchaj, ja potrafię się przyznać, zakończyć, żeby powiedzieć, że faktycznie przeprosić cię, że jednak wziąłeś tę walkę, że nie jesteś pizdą. To nie jest tak, myślisz, że jestem takim dzieciakiem, że będę zaparty jeszcze twardo i że nie? Tego nie powiedziałem. No. No i dobra, panowie, ale resztę... Kurwa, chciałem coś powiedzieć. Mówiłem wcześniej, że mam samą pamięć? Tak. Zapomniałem. Dlatego będziesz miał możliwość powiedzieć to na konferencji. Tak jest, zapisz to na kartce. Dobra, a ja chciałem już coś powiedzieć. Co?
Pamiętasz jak pogrom, gdzie po finale byłeś cały porozcinany i zbierałeś sianko i dorzuciłeś stówkę? No, no. Teraz też ci dorzucę. Dziękuję. A kurde, no ty fajna, dziękuję. Ciekawe, czego. Teraz też dorzucę mu. Dobra. Na zbiórkę. Dzięki na leczenie, bardzo panowie na dzisiejszego face to face'a. I widzimy się na konferencji. Dobrze, że na konferencji. Gdzie schodek, że się nie wie, bo... No, tutaj. Dzięki. No i co, moi drodzy, no teraz druga parka. Szybciej w domu. Dobra, ja zapraszam teraz do mnie Darka Lwa i Norberta Disagierczaka. Witam serdecznie. Tworzenie dla was filmów i dzielenie się z wami różnymi historiami, poradami czy rozrywką to dla mnie niesamowita przyjemność. Jednakże, aby móc kontynuować rozwijanie kanału, potrzebuję waszego wsparcia. Wiem, że wielu z was już mnie wspiera poprzez subskrypcję, lajki i udostępnianie filmu. Za co serdecznie dziękuję. Dzisiaj chciałbym jednak wspomnieć o możliwości kliknięcia przycisku wesprzyj. Przycisk jest pod filmem. Klikając przycisk wesprzyj, możecie pomóc mi dalej rozwijać kanał, inwestować w lepszy sprzęt, poprawić jakość treści, a także wprowadzać nowe, interesujące projekty. Wasze wsparcie sprawi, że będę mógł kontynuować to, co kocham robić i dostarczać wam coraz lepszej treści. Jednakże chciałbym zaznaczyć, że wszelkie formy wsparcia są absolutnie dobrowolne. Ważne jest dla mnie, abyście czuli się swobodnie i wygodnie, a wasze wsparcie było zgodne z waszymi możliwościami. Jeśli ktoś z was zdecyduje się wesprzeć kanał, to niech wie, że jego gest zostanie bardzo doceniony. Dziękuję za wasze zaangażowanie i za to, że jesteście częścią tej niesamowitej społeczności. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych filmach. Kanał MCHTV2. Stąd przeszły tu i zaczęły rosnąć tak generalnie. Po przeszczepie jestem. Aha. Bo ja myślałem, że kurwa gdzieś tam po przeszczepie, rozumiesz, gdzieś pod Krakowem, kurwa w jakiejś stajni może, albo... Dobre, dobre. Moi drodzy, jak macie pytanie albo do Darka, albo do Disa, to tutaj macie beleczkę, piszecie SMS-a, fame.treść pytania i możecie dodzwonić się do studia i zadać pytanie chłopakom, a ja teraz zadam pytanie Tagnie i zaczniemy od pytań do Darka. Darku, dawaj. Techniki z Nepalu sprawiły, że jestem lepszy niż nigdy przedtem. Na pewno, szczególnie jedna technika, której nie pokazuję. Tą, co pokazuję, to wiadomo, wszyscy już znają, ale ta druga jest, kurwa, masakra. Nepalski wojownik. Ach, ale ja... będzie boleć, będzie boleć. Diz mnie lekceważy. Na pewno, tak, tak, oczywiście, że... Nie, czemu tak uważasz? No jak, no kurwa, to ile... Ja uważam, że też, że... Ile razy tak było, że kurwa... i tak dalej, uważam, że no... Już w tym, kurwa, nie, programie... Nie, siebie. A, okay. Nie, no w tym programie tam, kurwa, na Hejdrumie, żeś tam napierdalał na mnie takie teksty, że masakra. No stary, walczyłeś z debiutantem, mając którąś na tą walkę i ten debiutant wyglądał, według mnie... A ty z kim walczyłeś? Też z debiutantem, ale właśnie. Ja byłem ale... debiutantem. No i co? No to trochę jest inna sytuacja, jak walczy debiutant z debiutantem kontra gość, który ma naście walk z debiutantem, nie? To wtedy teoretycznie powinieneś się dużo lepiej zaprezentować. Ale kurwa, dobra, ale bierzesz pod uwagę to, że kurwa, ja jestem starszy i w ogóle kurwa już wiesz co chodzi, już to nie jest takie wszystko, jakbym miał 20 lat, kurwa. No tak, ale tlenu masz na 3 rundy, tutaj wiek... No tlenu mam, tak, no tlenu tak mam nawet na 6 rund, kurwa, także wiesz o co chodzi. No także ale spoko. Co, przeszkadza ci wiek? Ja się o siebie nie boję. No nie, nie przeszkadza mi, tylko śmiałeś się z mojego performance'u, a widzisz, a ja się z twojej, nie, kurwa, nie, walki... Śmiałem, nie śmiałeś się, kurwa, zobacz to, ten kurwa, te twoje gadki, kurwa, była to typowa szydera. Typowa szydera, no okej. Szydera. I tak to odbierasz, to możemy tak to... No to co pierdolisz, że... Ale pierdolił, że nie, przed chwilą. A teraz no, mówisz, że... Ja nie tak, no to albo tak, albo nie, no to się zdecyduj. Jeżeli ty tak to odebrałeś... Bo jak wejdziesz do klatki, a się nie zdecydujesz na cios, to będziesz, kurwa, znokautowany, no proste. Daro, ja się zawsze decyduję na ciosy. Słuchaj, jeżeli ty tak to odebrałeś, jeżeli ty jako podmiot mojego żartu poczułeś się wyszydzony, no to w takim razie najwyraźniej była to szydera. Norbert, kurwa, powiem ci szczerze, szanowałem cię do pewnego momentu, ale nawet nie wiem, za co cię szanowałem. Ale kurwa, mam zagwózdkę, ci powiem szczerze. Tak szczerze. Pytaj. Jak te kurwa ludzie zaczęli mi wysyłać te screeny z tych twoich wcześniejszych kurwa live'ów,
że tam życzyłeś komuś śmierci, kurwa, i że tam matkę zwyzywałeś jakiemuś widza. Powiedz, wytłumacz się, kurwa, ludziom, bo ludzie mi to wysyłają. Okej, okay, ja jestem stary, daty człowiekiem, kurwa. Mhm. Ale jesteś to, kurwa, ludziom winny, dlaczego się ta, kurwa, zachowywałeś. My to w kurwa na przykład. Bo za każdym razem, kiedy ja to wytłumaczę, moje wytłumaczenie ginie w sieci, a wytłumaczenie jest bardzo dobre. I do ludzi takich jak ty, którzy nie znają sprawy... Docierają, ja nie znam takiej sprawy, bo ja cię nawet dobrze nie znałem, kurwa. Docierają tylko te wycinki. Tak jakbyś Darkowi... Ale jakie wycinki? Właśnie to nie były wycinki, bo to były normalne filmy z twoich, kurwa, streamów. No, tak. I normalnie było jawne, kurwa, że się śmiałeś, mówisz to, ktoś tam z boku mówi, jakaś dziewczyna. Nie mów tak, a ty mówisz, kurwa... Jak to? Czy kurwa śmierci mu życzę, kurwa? Czy ja go wieszać? Taki Darek, kurwa tekst, Darek. Gościu. No to coś jest z tobą nie tak, kurwa. Właśnie chcę ci wyjaśnić. To jest grubo w chuj nie tak. No dobra, no to teraz sobie wyobraź. Robisz jakąś akcję charytatywną, robisz jakiś challenge charytatywny, no. Pójdź się do niego przykład, że chcesz zrobić coś dobrego. I wbija cię jakiś patałach jeden z drugim i zaczynają ci go trollować, wiedząc, że masz hajs na chore dzieci. Już mniejsza o to, że to było dawno, wiadomo, ale no, musisz ale ja się wytłumaczyć, bo nie mi się tłumaczyć, teraz dobra. Wszystkim ludziom się tłumaczyć. Oczywiście, ale no, bo, rozmawiam z tobą. Bo dużo ludzi cię małolatów, ale czekaj, fejmu, dużo, no. Bo dużo go małolatów wyzywało od JD, nie? Tak było, a nawet nie wiedziałem, co to kurwa jest JD. Ale taka była prawda, no, że cię małolaty wyzywali, że 10 lat ale bo dlatego jesteś, kurwa, winien ludziom wyjaśnienia. Ale ja to wyjaśniłem, Darek, 5 razy i teraz próbuję ci to wyjaśnić po raz, nie wiem, enty. Więc wyobraź sobie sytuację. Wystawiasz swój bucket na challenge charytatywny. Załóżmy, wystawiasz go na licytację, nie? No. No i wiesz, że ten hajs ma iść na dzieci z hospicjum. I nagle wbijają ci jakieś osoby, co piszą: chuj w dupę Darkowi, ja będę trollował ten challenge. To co, czego życzysz takiej osobie? Bo to właśnie do takiej osoby trafia. Ale jak ktoś mi mówi chuj w dupę, no to ale wiesz, to jakby utrudniają akcję. Że jest takie skrajne, jeżeli... kurwa, mam wyjebane na to. No wbijam wiesz, to w chuja. Chuja w to wbijam. Ja się w tamtym momencie wkurwiłem. A ty, bo... kurwa, po prostu ty po prostu, kurwa, nie wiem, grasz takiego, kurwa, niby mądrego, inteligenta i tak dalej. Wydaje mi się, że a w tym momencie zachowywałeś się jak zwykły burak, kurwa. No taka ja się prawda. Zgadzam, w tamtym momencie zachowywałem się jak burak. Ale jak się zgadzasz właśnie o to mi ale Darek, myślisz, że Diz mógł się zmienić? Myślisz, że mógł się zmienić przez te lata? No nie znam człowieka, wiesz co chodzi, tak jak mówię, kurwa, miałem do niego, wiesz co chodzi, kurwa, chciałem taką walkę, wiesz, sportową, nie? Bo kurwa, gość tam wygrał walkę, ja tam mu nie mówię, że się tam chujowo napierdalał, czy tam coś nie umie. Wygrał, no to szacunek dla to, bo wygrał, bo wiadomo, my wchodzimy, mierzymy się ze wszystkim, kurwa, z ludźmi, z kamerami, z otoczeniem, tak. A na końcu jest ten, kurwa, przeciwnik, tak? Więc każde zwycięstwo ma jakiś, kurwa, jest jakimś sukcesem, kurwa, i to dużym sukcesem. A on mi napierdala, że słaby performance i tak dalej, więc to jest wkurwiające. My takie rzeczy wkurwiają. No niestety, Disu, taka jest prawda. Norbert Gierczak, sorry, bo kurwa, Dis, nie wiem, czy to Dis ci mogę gadać. Możesz kurwa. Mówić jak chcesz. Możesz dobra, będę ci gadał, grzyba. Będę być, ci gadał, kurwa, Norbert Gierczak. Dobrze, ja ci będę gadał Dariusz Kazimierczuk. Możesz. Dariusz Kazimierczuk i Norbert Dis. Albo Norbuś, kurwa. Ja ci będę mówił Dareczku. Dobra, kolejne pytanie, Daru, do ciebie mam. No. W obecnej formie, co teraz jesteś, nepalskiej, Nathan nie miałby z tobą żadnych szans. Takich już kompletnie, żebyś nie pozostawił nic. Kurwa, z tym Nathanem to ci powiem tak. Bo właśnie, no? Powiem ci tak, z tym Nathanem. Ja widziałem wywiad z tobą. Fakt, Nathan, kurwa, robi robotę, fakt. Robi show, jestem dobry, ale przesadza w chuj, bo wyzywa ludzi, którzy naprawdę są silniejsi od niego i którzy na pewno, z którymi na pewno nie ma szans, jeśli chodzi o zwycięstwo. Myślisz, że się nadzieje Nathan w pewnym momencie? Przepierdolił ze mną. Nie mówię teraz, bo co mnie wkurwia w tych wszystkich, kurwa, no, i nawet ostatnio Polak, kurwa. Że to jest ujma przegrać z Darkiem. Że to jest, kurwa, że z Darol Web. No, kurwa, takie pierdolenie z Darol Web. Mówię, to nie jest Darolew, to nie jest, kurwa, Norbert Gierczak, to nie jest, kurwa, McGregor albo Khabib, tylko wchodzisz, kurwa, do oktagonu i mierzysz się z tym, kurwa, wszystkim. No to wiadomo, o co chodzi, kurwa. Wiadomo, postronni ludzie nie wiedzą, ale my wiemy. Dlatego, kurwa, każdy sukces, każde zwycięstwo jest, kurwa, na wagę złota, kurwa. Ale ludzie tego nie rozumieją. No. I mnie wkurwia taka gadka, bo przegrałeś, kurwa, z Darolwem i tak dalej, kurwa. No, nie uważasz, że ty się stałeś takim wyznacznikiem, że jak ktoś jest chujowy, nie, to on... Ale są w chuj gorsi ode mnie. Są w chuj gorsi ode mnie, a ludzie po prostu mnie traktują jak jakieś... Bo, kurwa, dobra, ostatnie walki przegrałem, ale, kurwa, zobaczcie, z kim te walki były przegrane. No i kurwa, ze sportowcami. To jaki freak, kurwa, jaki freak ma, kurwa, szansę ze sportowcem? Tak szczerze. No, no był blisko Amadeusz, był już bliziutko, ale się nie udało. Kuba Nowaczkiewicz z Karasiem wygrał. Karaś też jest sportowcem. A, to dobra, to już, kurwa, daj spokój z tym Karasiem, kurwa. No ale no, zadałeś pytanie, to ci odpowiadam. Nie, no, kurwa, ale to, kurwa, dobra, moim dobra. Z klubu swoją drogą.
Dobra. Disa szanuję najbardziej ze wszystkich moich przeciwników. No teraz, kurwa, już mniej po tej całej akcji, jak się dowiedziałem o tych, kurwa, tych streamach. Rzeczywistości. Jeszcze wyzywałeś jakiegoś, kurwa, Greka, który nawet nie był Grekiem, kurwa, jeszcze napierdalałeś na Grecję, że, kurwa, gospodarka chujowa i w ogóle. Kurwa, skąd ci się to brało wtedy? Nie napierdalałem o gospodarce, to już ty. Jak to nie napierdalałeś, kurwa? Nie napierdalałem typa, co miał ksywę Greki. Napierdalałeś na całą Grecję, że ta Grecja chujowa i tak dalej. Kopie, kurwa. A ty po wakacjach w Grecji wkurwiłeś się. Nie wkurwiej mnie, hopie. Dobra, i na koniec. Mam większe umiejętności niż Diz. No nie wiem, bo kurwa... No jedną walkę miał, jedną widziałeś walkę, teraz dwa lata, kurwa, hop trenuje. No nie wiem, kurwa, no zobaczymy po walce. No ale ile ty trenujesz, Lot? Ty już wciul. Ale u mnie nie było to, że kurwa ja trenowałem MMA. Ja trenowałem każdy sport osobno, a to jest, kurwa, każda dyscyplina jest inaczej. To jest inaczej, kurwa, inaczej ustawienie, wszystko jest inne. MMA to jest, kurwa, naprawdę w chuj ciężki sport. Żeby to połączyć, to trzeba być naprawdę, kurwa, fuj dobrym. To prawda. No, no ale to uważasz, że może lepsze, czy nie? No, przez... no kurwa, no to wiadomo. No, wiadomo, że tak. Wiadomo. Dobra, pytania teraz do Disa. I teraz tak, wolę prowadzić obecny content, który ty prowadzisz, niż streamy na Twitchu. Tak. Mój rywal to... A mogę później jemu zadać pytanie? Jasne. Dobra. Spokojnie. Mój rywal to showman, a nie fighter. Gdyby nie był fighterem, nie stoczyłby tylu walk. Jest też fighter. Próbuję być fighterem. I to jest to, co ja doceniam. Słowa, próbujesz. Ja, no, Daro, ja uważam, że ty jesteś fighterem. Próba to jest zawsze próba. No, dokładnie. Kurwa, ale dokładnie. Ja uważam, wyjdzie lepiej. Ja uważam inaczej, gorzej. Kurwa. Nie? Ty uważasz, że same jesteś... wejście do klatki to już jest, kurwa, już jest coś. Okej, okay, to zmieniam swoją odpowiedź. Masz rację. Tak, Daro jest fighterem. Zajebiście. Dobra. Uważam, że jestem za mocno hejtowany, niż powinienem. Gdybyś zapytał mnie o to 2-3 lata temu, odpowiedziałbym twierdząco, ale w ostatnim czasie czuję się lubiany. Okay. W sensie ja wiem, że ta publika, która ogląda live'y, może niekoniecznie, pewnie jak teraz tutaj siedzimy, to na live'ie się tam sypie A, JD, coś tam, a jebać Grecję, a topory. No spoko, ale mam zajebiście dużo wsparcia od swojej publiki. Uh-huh. I za każdym razem, jak mam jakiś taki breakpoint, że się wkurwię, że jakiś zrobię wystrzyk na storkach, bo zdarza mi się to, że muszę trochę się pożalić. Dostaję taką masę wsparcia i serducha od moich widzów, albo jak po prostu oni czują, że tej pomocy potrzebuję, że generalnie dzięki swojej publice czuję się lubiany. Zajebiście. To Ksajo się mnie boi, a nie jego. To jest bardzo trudne pytanie, żeby jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Ja myślę, że żaden z nas się żadnego z nas nie boi. Okej. Okay. Ja myślę, że ja się nie boję jego, a on się nie boi mnie. Fajne. Fajna podkładka. Ja bym powiedział, że strachu, a nie pieniędzy nigdy nie miałem, kurwa. Może pieniędzy trochę teraz mam, ale kurwa, strachu to ja pierdolę. Jak wchodzisz do klatki, jak możesz mieć strach? No, nie ma takiego czego. Myślę, że jest to ty stawiałeś przeciwników strachu. No, kurwa. No, kurwa, to, Darek. Kurwa, to z wem to wiadomo, no to nie każdy może wejść. No, ale zawsze się ktoś... Ale końska grzywa wchodzi. No, kurwa, mocne. Lew kontra końska grzywa. Jeśli chcesz zobaczyć to stawienie, moi drodzy... Ale go nie ma grubą... Kto był? Lisek był? Był Lisek. Był Pierzasta Gęś. Pierzasta Gęś. No. Pasikonik. Fame MMA Zoo Team. Kurwa, to jest kiedyś jak ale ta konferencja była. Kurwa, rzeczywiście, no. Przejebane, kurwa. Tak, ale kurwa, tak kurwa, mogłeś sobie to w Turcji zrobić. To może by lepiej wyszło, a nie gdzieś tam pod Krakowem, kurwa. Poważnie. Chyba w Bielsku robiłem, ale nie, było git. Tak. Dobra, Diz. Lubię Greków. Kurwa, nigdy nie byłem w Grecji. Co? Ale jak to nie, ty nie byłeś w Grecji? No nigdy nie byłem w Grecji. Kurwa. Nie wiem, czy ich lubię, stary. No tak jakbyś mi... Dawaj na Rodos po walce. A może? O? Może to jest dobry ruch, żeby polecieć sobie do Grecji i tam przeprosić Greków. Oficjalne przeproszenie na Rodos. Oficjalne przeproszenie Greków. Jak się uzbiera z pay-per-view? Z prowizji to robię oficjalne przeprosiny Greków na Rodos. No i także kupujcie z mojego linka, jak już będzie. No i w sumie to tyle, jeśli chodzi o pytania, tak nie. Ale przejdziemy sobie teraz do pytań merytorycznych. Ja bym chciał odpalić screen numer 1. I teraz tak. Twój, no. Daro, ty na swojego tweeta wstawiłeś generalnie screena z tymi miniaturkami. Ja bym się chciał zapytać, o co ci dokładnie chodziło? Że co jest nie tak z tymi miniaturkami? Bo ja wiem, że na przykład mnie co zastanawia... No ale szczerze powiedziawszy, to uważasz, że ta miniaturka jest fajna? Myślę, że zabiegi, które zostały zastosowane tutaj, są pod kliknięcie, więc uważam, że tak. Ale czy... A czy mi się wydaje, że jego stać na lepsze, kurwa?
Nie, to było porażką moim zdaniem. Uważasz, że ta miniaturka jest po prostu upadlająca? W chuj słabo, w chuj, okay. w chuj słabo. Okej, okay, rozumiem. A czemu? No, sam obrazek, kurwa, no mówi, no to co ci będę tłumaczył? Że związany jesteś, wiesz o co chodzi. No i co z tego, że jestem związany? No, robiliśmy materiał o Escape Roomie, nie? No to jakby o to chodziło trochę, że jestem związany. Dobra, ale pytanie mam do ciebie a propos tych miniaturek, bo ty bardzo często na miniaturkach malujesz oczy na niebieskie. Tak. Czemu? Podpatrzyłem to z amerykańskiego YouTube'a i robi tak kilku YouTuberów. Tu chodzi o to, że o taki punkt przykucia uwagi, że jeżeli masz jakieś kolorowe oko, że to oko jest takie wyraźne mocno, to znowu kieruje uwagę patrzącego na mimikę. Mhm. A jeżeli mimika wyraża mocną emocję, to chce się w to kliknąć. Więc to jest taka trochę psychologia thumbnailów. Okej. To po prostu działa. Dobra, czekaj, bo te pytania twoje są kurwa słabe. Bo kurwa, no dobra, dobra, Daro przejmuje. Daro zrelował, no kurwa rel. Cicho teraz, dobra, teraz kurwa jogodom. Wjeżdżaj. Ale mam być tak, nie, czy mam ci odpowiadać pełnym... Byku, jak kurwa, ten. Takie pierwsze na rozluźnienie, kurwa. Co sądzisz na przykład o dyskopatii wersów? Dyskopatii wersów. Jeżeli takową posiada, to przykra sprawka. Chyba teraz przy ciąży to chyba takie rzeczy się pogłębiają. Myślę, że to tak bardziej na luzie wyjdziesz, ale to dobra. No to świadczy o nim, że jest taki kurwa... A nie, bo ja nie wiedziałem, czy nie pytasz na serio, czy nie. Dobra, chuj z tym pytaniem. Ty robisz te unboxingi, nie? Całe robię. Otwieranie tych. No. Powiedz mi, kiedy zrobisz kurwa unboxing czoła, kurwa? Żeby twoi widzowie... Bo twoi widzowie oczywiście na to czekają. Kiedy ty to, kurwa, zrobisz, chłopie? Wiesz, te paczki się łatwo otwiera, nie? Paczki się łatwo otwiera i, kurwa, no, można to zrobić nożykiem. Kiedy unboxing... zrobisz, kurwa, unboxing czoła? Unboxing czoła zrobię na 200 koła na Instagramie. A ile masz? 130. Kurwa, masz. Czekamy wszyscy. Dobra, 170. 170 koła. Dobra, teraz jest grubo pytanie. Teraz jest grubo pytanie. Ale przygotuj się. Będę się trzymał stolika. Jedziesz. Czy pokonałbyś Marconia i co o nim, kurwa, sądzisz? O kurwa, samonujesz Marconia w moim kierunku. Mocne. Ale może to, być. Co możesz do niego, to kurwa dawaj. Nie, nie, miałem z nim nawet na privie chwilę. Była to normalna interakcja, bardzo taka zwykła, nie? No to co o nim sądzisz? I czy wygrałbyś z nim walkę, o? Czy wygrałbym z nim walkę? Ile on waży teraz? No strzelam, że pewnie koło 9 dych. Nie wiem, no, 120 może, nie wiem. Nie, no z 9 dych będzie. Nie wiem, no, a ciężki jest, ciężki. Wydaje mi się, że mamy podobne doświadczenie. Gdybyśmy zrobili jedną kategorię, to myślę, że bym wygrał. O, dobra. A co myślisz o jego performance? Za grubo, za grubo. W sensie, nie wiem, jaki Nathan jest tak naprawdę na żywo, ale performance jest za gruby. Ja bym tak nie wskoczył. Ale robi dobre show i bardzo dobrze. Czasami... Wiadomo, że kurwa tam pewne granice są kurwa już przekroczone, ale... Możemy w ogóle zadzwonić. Ale kurwa robi fajne show. Moim zdaniem kurwa jest okej. Okay. Jakby reżyserka mogła się połączyć z Natanem, to będę wdzięczny. To Natan jeszcze nie dzwoni? Powiedzmy, żeby odebrali po prostu. A jeszcze tak, Norbecik, z czystej ciekawości. Czy byłeś największym kurwa Pokemonem, którego złapał Freeze swego czasu? Jak ważyłem 13 kilo, to byłem naprawdę okazałem Snorlaxem. Jest taka szansa. Czyli byłeś? Byłem. Pokemonem? Byłem. Dobra. Zajebiście. I kurwa, teraz ci powiem takie na koniec. Chciałem się ciebie zapytać, skąd ksywa Syn Diabła? Jeszcze jedno, prośba, byku, czekaj, kurwa, bo nie wiem, czy ty jest. Syn Diabła. Mocne w chuj, no. Mam ci odpowiadać. Daro ma gifta, czekajcie. Przeczytał, kurwa, ten tekst, dobra? Dobrze, ja też będę miał coś dla ciebie, ale to później. Ale kurwa, myślę, że przeczytasz to, co? Mowa nowego władcy piekieł. Ja tutaj... Czemu wydrukowałeś bez polskich znaków? Kurwa. Dobra, to przecież się, kurwa, mądre jesteś. Ja tutaj zrzekam się przed wami wszystkimi. Nie będą mnie... Wam też zrobić łamaniec językowy? Ten pas prędzej czy później? Ja jestem Diabła. Nie ty. Ja jestem największą gwiazdą tej federacji. Aha, to jest tekst federacyjny. Nie ty. Ja jestem największą gwiazdą tej federacji. Rozpierdolę, kurwa, was wszystkich. Słyszycie mnie tam, kurwa? Możecie szczekać, a walka ze mną. Ja jestem, kurwa, gwiazdą. Nie macie ze mną szans. Bez treningu cię rozpierdolę. Zapamiętajcie moje imię, Norbert Gierczak.
Piękne. Co prawda z Amadeuszem nie jestem spokrewniony, ale faktycznie była do mnie przyklejona taka ksywka przez moje częste rage'owanie na streamach. Syn diabła. Syn diabła, dobra, no to chuj, no to z mojej strony to wszystko. Kurwa, Darek, wspaniałe pytanie, razie... bardzo ci dziękuję. To kurwa, myślę, że byłbyś też dobrym prowadzącym. Nie, na pewno. Darek byłby zajebisty. Na pewno nie, ale kurwa, coś trzeba zawalczyć w końcu, wygrać już. O. Mamy jakiś telefon z tego, co usłyszałem. Halo, halo, kogo witam, kogo goszczę, że tak powiem, jak Arek Pawłowski. Witam, siemanko, Mateusz z Zamościa. Siema, Mati, co tam? Siema. Siemanko, mam pytanie do Darolwa. Siema, wariacie. Siema, byku. Siemanko. Słuchaj, czy jest, kurwa, szansa na twój rewanż z Marconiem lub z Filipkiem? Bo ostatnio Nathan, wiadomo, zmienia te... Nie wiem, zapomniałem, jak to powiedzieć. Osobowości. Postacie. No. Osobowości wcielenia. I czy taka walka wchodzi w grę? A co w razie przegranej z Disem? Czy jest możliwość z Marcinem Najmanem walka tytanów? Kurwa, no powiem ci szczerze tak, jeśli chodzi o Nathana, no to kurwa, kiedyś mówiłem i to wiesz, no muszę się do tego przyznać i nie będę kurwa oszukiwać, że mówiłem jasno i wyraźnie, że jeżeli Nathan wygra walkę, no i kurwa, jeżeli wygra, no a wygrał, i jeżeli kurwa zostaną tam spełnione pewne warunki, wiadomo, że też chodzi o kategorię wagową, no bo ja kurwa się z nim biłem, to on był cięższy ode mnie w chuj. Dlatego jeżeli pewne warunki będą spełnione i kasa się będzie zgadzać, no to no nie mogę się wycofać. Nie? Dobra, a powiedz mi, co w razie przegranej z Disem? Powiem ci szczerze, co po przegranej z Disem? Powiem ci szczerze, że kurwa nie biorę tego w ogóle do siebie, bo naprawdę teraz zapierdalam. Jestem kurwa już praktycznie 2 miesiące w treningu i tylko kurwa dom i chata, jeszcze jakieś dobre żarełko. Dom i chata? Także... Ile jesteś w treningu? Czekaj, dom i chata to znaczy, że ty nic nie trenujesz, to jakby, nie? Co? Dom i chata. Znaczy, że możesz a czy, kurwa, z domu do chaty, to jakbyś chuja trenował. To wiadomo, o co chodzi. Nie, no trening i kurwa chata, wiadomo, i dobre żarcie. Także kurwa, no naprawdę postawiłem teraz wszystko na te treningi takie, kurwa, żeby rozpierdolić go. No i mi się wydaje, że raczej się to uda, a jak nie, no to kurwa będziemy dalej myśleć. No ja się tam nie załamuję, idę do przodu i never give up. Proste, i o to chodzi. Tak. Ale czy Marcin Najman wchodzi w grę? Najman to wiadomo, Najman to na razie jest inna liga, tam kurwa trochę tam z Najmanem kurwa nie jesteśmy na, że tak powiem, na jakiejś złej stopie, także no nie wiadomo jak to będzie, no ja w każdym bądź razie kurwa zawsze jestem otwarty. Dobra, to w sumie tyle. Dzięki ci bardzo. Telefon. Pozdrawiam cały Zamość Pełowiaków. Daro, zrobisz ła? Ła! Pewnie byku. Zajebiście, dzięki, pozdro. Trzymaj się, pozdro. Dobrze, to ja poprosiłbym w takim razie o prezenty, które przyniosłem z zaplecza, bo widzicie, ja też, Daro przygotował pytania, ty przygotowałeś pytania, ja przygotowałem rzeczy bardziej fizyczne, bo chciałem się z wami trochę podzielić moją zajawą, oczywiście tematycznie w tym, co tutaj mamy, także poczekajmy, akurat byliśmy przy temacie wygranej, przegranej, to tutaj też będzie drobne nawiązanie. Oho. Tak. To unboxing. Unboxing kurwa, nie będzie, ale możecie zrobić, chłopaki, po unboxingu. Może pozwólmy prowadzącemu pierwszemu. Dobrze, to jest takie bardzo. Coś, co możecie sobie gdzieś tutaj trzymać, postawić w biurze. Mamy zrobić coś takiego. Mały kosz. Są prezenty. Tak. Są prezenty. Święta przyszły wcześniej, kurwa, no tak, no święta się przydają. Dobra, rzecz to jest związane z jedną z moich zajawek. Ja się lubię dzielić swoimi zajawkami. Także... kurwa. To jest wydrukowane ten. Tak jest. Tak, jedną z moich zajawek jest druk 3D. I postanowiłem, że przygotuję coś specjalnie dla Fame. Moi tak, drodzy. Prezent na wejście do federacji. Fame Reborn, kurwa. Może się gdzieś przyda. I Darku, dla ciebie też przygotowałem taki skromny upominek. Jaki i bardzo ładny. Postawię go tutaj. Powiedziałeś, że będziesz, że trenujesz 2 miesiące. No, jesteś w mocnym treningu 2 miesiące. Bardzo dobrze, bądź stary jak najdłużej. Ja jestem 8 miesięcy. Tak więc tu już z góry wręczam ci nagrodę. Różowy, o ciulu. Taki, żeby go było dobrze widać. Drugie miejsce. Tak, to jest puchar za zajęcie drugiego miejsca, Daro. Bardzo ładne, fajna zajawa. Fajna zajawa, dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo fajna zajawa. Ten puchar dostaniesz po walce. Daro, jeśli wygrasz, bardzo chętnie go przyjmę, chociaż prezentów się nie zwraca, ale... Jak ci dopierdolę, to wtedy ci go dam na prezent. Dobrze. A jeżeli nie, to go zatrzymasz i będziesz go trzymał na półce. Jak już mówisz nie, to znaczy, że dostaniesz w pierdol. A powiedz mi, uważasz, że Daro stanowi większe zagrożenie niż Zony? Nie. Zony był groźny, bo nie wiadomo było, czego się po nim spodziewać. On no tak, no ale tutaj, wiesz, Darka masz, który trenuje tam x lat, nie? Tak naprawdę.
No tak, po stronie Darka na pewno stoi kilka argumentów. Na pewno ma duże doświadczenie. Siano do konia, siano do konia. Pozostaje na konia. Tak ja sobie czasami, wiecie, lubię. Przyznałeś. Nie mam żywa. Końska grzywa. Tak żywa. Jakby mnie jadł siano, to by nie rosła. Wiesz, jak jest. No, wracając. No, poza mnie było wiadomo, czego się spodziewać, bo miał grubą przelotkę ze sportami. Była szansa, że będzie to, wiesz, on pływał z tego kolejny Ferrari. Ale mówisz, dobra, nie zrobię tego pocisku, bo nie chcę tutaj... No wiem, że w walce też pływał pewnie. Tak, nie zrobię tego. Jakby ja oddaję szacunek swoim rywalom, chociażby dlatego, że podejmują ze mną rękawice i oddanie szacunkowi rywalowi to jest też trochę takie szanowanie samego siebie, no nie? Więc uważam, że Zony był większym zagrożeniem. Okej. Okay. Bo ty nie wiedziałem, mówisz, kurwa, był większym zagrożeniem, jeszcze ze mną nie zawalczyłeś. No ja pierdolę. Ale jak masz walczyć... Ty za szybko, kurwa, lecisz. Ty, kurwa, ja wiem, że konie zapierdalają, ale weź trochę przyhamuj. Walczysz z lwem. Bo kurwa... Z lwem, no, ale... Lecisz grubo lecisz. Tam nie wiedziałem, czego się spodziewać, to była moja pierwsza walka. A tutaj czego się spodziewasz? Tutaj czego się spodziewam? No, kurwa, jedyne, czego nie znam, to techniki z Nepalu. Tak to poprzednie walki oglądałem. Myślę, że... No bo nie możesz jej zobaczyć, no bo ta druga jest taka, że kurwa szok, nie? A tam tą jedną to kurwa, to mogę to kurwa pokazać. Chuja, to tam kurwa. Nepalska technika, no o kurwa. Słuchajcie, kurwa, teraz wszyscy, kurwa, lecimy. Patrzcie, to musi być wyprowadzone wszystko pięknie. I ready. Japa! O! Japa! Kurwa, z nogi i z ręki. Chłopie, nie ma cię, a ta druga to... Nie wiadomo, przed czym się broni. Masz rację, Daro. Stary, myślę, że... Widać. Co ci mogę powiedzieć? Ale tak, co myślisz o tej technice? Co myślisz o niej? Jest myląca. Myląca? Jest myląca, no. Na pewno potrafi odebrać rozum. No, dokładnie. No i myślę, że jakbyś takiego na szczękę wyrął, to mógłby to odebrać na pewno rozum, ale rozum może też ona... Kurwa, rozum, ale gaść. Darek, może też ona, wiesz, możesz się też na przykład poślizgnąć przy tej technice. Mogę. MMA, no, kurwa, mogę. To się może źle skończyć na twoją stronę, więc no, może być mylące, jak i dla jednej, jak i dla drugiej strony, ale na pewno. Ja bym chciał teraz odpalić screena numer 3. Mm. Bo ty, Diz, na swoim twicie jakiś czas temu dodałeś taki oto wpis. I Daro, jak ty byś się do tego odniósł, że Norbert napisał: ej, wypada bić Daro Lwa, czy on serio jest niepełnosprawny i trochę przypał? PS, jak coś, to chętnie kupię maskę konia, żeby w oktagonie jeździć mu w niej na garbie. I teraz tak, i teraz bardzo ważne. Wal w łeb buźledzia, zostaw, jest upośledzony. Czy ty, Darek, jak ty byś się do tego odniósł? No myślę, że dojebie ci za to. Za to ci dojebie, bo... To już mówię, że kurwa, pamiętasz swój wcześniejszy wpis? Ja ci coś powiem szczerze. Pamiętasz swój wpis? Tak, ci mówiłem na początku, nie? Że kurwa, chciałem do tego podejść na sportowo, ale mam tą zagwózdkę i... Ja też miałem zagwózdkę, dlatego zapytałem. Będzie grubo. Będziemy się napierdalać, zobaczymy. Daro, będziemy się ciężko napierdalać. Zobaczymy, co ty kurwa jesteś w stanie tam zrobić w tej klatce. Zobaczymy. Bo już jeden był taki mądry... Miało być 20 sekund, tam 10 sekund i tak dalej. Ja się z czasem nie deklaruję. I kurwa, i było jak było. Ja się niestety, lubię tym taka bawić. Jest prawda. A ja tam nie lubię kurwa mówić komuś, że ktoś ma chujowy performance albo coś takiego. Bo to właśnie świadczy o tym, że zawodnik, że to jest chuj, a nie zawodnik. I taka jest prawda. Na razie jesteś chuj, a nie zawodnik. A jak mi dojebiesz... To ci podam rękę, ale najpierw kurwa good luck. Czyli już zgodziłeś się z tym. No ale ty, Daro, też na Twitterze byłeś taki, że... To Daro zaczął że też pisałeś. Ty zacząłeś. Kurwa, to się hate roomie zaczęło. A ja, czekaj, powtórz nazwę. No. Mieszkałeś w Anglii, nie? Wiesz, czym jest hate room? I no wiesz, jest. Że tam ludzie wchodzą po to, żeby pogadać, no hate room to nawet po polsku, robić, nie? Chyba no każdy zrozumie. No spoko. To czego nie rozumiesz? Ale mnie to wkurwiło i tyle. Okej. Okay. Proste. Darek. Chyba możemy to wkurwić, czy nie? Oczywiście, jesteś człowiekiem, no masz prawo do swoich emocji. No bo ja mam jestem, nadzieję, że ja jestem Daro Lew, a nie jestem przykładowo, kurwa, Norbert Gierczak. I dobrze. Taka jest prawda. Dobrze, nie da się Darek, ugryć, ale odpaliłbym screeny 6 i 7. I jeszcze ci powiem jedno. Nigdy bym nie powiedział do gościa, że ma, kurwa, wiesz, co chodzi. No, że życzysz mu śmierci. Nigdy bym się tak do gościa nie odezwał. Choćby nie wiem, jakbym, kurwa, w jakim był stanie, kurwa. Powiedziałem to do Norbert, który trollował Norbert, challenge to jest, na dzieci, kurwa, w hospicjum. To jest chujowe. I ty musisz być świadomy tego. Ale ty jesteś świadomy, że ja zaprosiłem na przestrzeni 5 czy 10 lat 7 razy. Tylko do ciebie dotarł ten fakt, ale fakt przeprosin i powiedzenia, że okej, te słowa były niepotrzebne. To dobra, są chujowe słowa i to są słowa... Oczywiście, że są chujowe, jeżeli mówimy tu o jakimś upośledzeniu, to w tym momencie upośledzony jesteś ty. Czemu?
No bo takie słowa wypowiedziałeś, to o tobie świadczy, mam że problemy. Jesteś upośledzony. Mam, miałem. Więc może hamuj mam słowa, problemy. Hamuj słowa i szczerze ci powiedziawszy, to co tam zrobiłeś, o tobie świadczy źle. To i ty było jesteś dawno. Kurwa upośledzony. Przeprosiłem. Mogę przeprosić raz jeszcze, no ale co ci mam powiedzieć? No nie będę przepraszał za jedne słowa do końca życia. Ty też zrobiłeś. Dlatego to jest odpowiedź na tego. To tak jak ja bym ci powiedział, że ty jesteś upośledzony, rozumiem, bo przeciwnika obsypałeś kurwa pieprzem Kayenne. To chyba było też trochę chujowe, nieprawdaż? Obsypanie oponenta pieprzem na face to face. Ale kurwa, Świra. Ty widziałeś to w ogóle? Tak, widziałem. I co, i tak było, że obsypałem pieprzem? No obsypałeś go czymś mu dać. Ale było tak jak kurwa świerszczu pierdolił, że dostał w oczy? Takie kurwa pierdolenie, no, nie poszło. I do kamer pierdolił człowieku. Specjalnie mu to wysyłałem za kurwa kołnierz. A przede wszystkim nie wiedziałem, że tam jest pieprz kurwa. To nie róbcie ze mnie kurwa... Ja nie wiedział. Nie róbcie ze mnie kurwa wariata, bo sami jesteście kurwa popierdoleni kurwa. No kurwa, no. Okej, okay, to świat się myli. Odpaliłeś się. Odpaliłeś się. Tak jak na Twitterze. I teraz screen 6 numer 7 bym odpalił. I teraz tak, ty o Disie pisałeś tak, koński webdis, będziesz kraszet. Tam nagrywałeś filmik. I to jest w czerwcu. Tutaj zobacz, Dis of Strangesu 1, masz kupę w majtkach przed bagietą Ła. To 2022 rok. No bo właśnie chodzi mi kurwa... To było po hitrumie chyba, o co nie? Mi chodzi z tym bagietą? Powiedz mi szczerze, bo bagieta, nie wiem czy widziałeś filmik, bagieta kurwa, bo... My z bagietą tak samo musimy bagieta się bardzo napierdalać, się z Ksajem. Bo bagieta kurwa, ale to ja tego nie wiem, bo no, no. Powiedzieć. Bagieta jest też kurwa młody, niby Tiger kurwa, ale musimy się napierdalać, bo to trzeba wyjaśnić w końcu ten spór, kto jest lepszy w tej przyrodzie. Ale on ci non stop ciśnie kurwa, non stop ci ciśnie, JD. No powiedz o co tu kurwa kaman, bo ja nie wiem o co chodzi, bo to jest kurwa, wiesz, nie bo ci ciśnie grubo ci ciśnie. Ignoruję to. No ale ignorujesz, kurwa, no ale... Bo jemu o to chodzi, żebym zareagował, więc największą zabawę mam, kiedy przez tyle lat nie reaguję. Nie, bo może jemu chodzi o te, kurwa, screeny, co były. Nie, a jeżeli o to chodzi, to ma rację. No taka prawda, no, no niestety. Daro, zobaczymy, jak tobie zaczną wywlekać rzeczy, które ty robisz i do ilu z nich się odniesie. Ja ci już mówiłem, że to mało lat. A masz coś takiego, co Daro zrobił i ten? No, przed chwilą przytoczyłem ci pierwszą lepszą akcję. Wiesz, no nie zrobiłem sobie na ten temat researchu, no ale Daro robi dość dziwny performance w tych free fightach. I co, i myślisz, że to by było spoko, jakby ci ktoś wyciągał to przez kolejne 10 lat i mówił, Daro, odjebałeś to, to i to? Ale ja nie mówię, że to by było spoko. Ja mówię, kurwa, to co ty ludziom odpowiadałeś, a moim zdaniem... Ja wiem, że ja źle odpowiadałem. Nawet jakby mnie ciśli, to bym nie powiedział w życiu, albo nie wiesz napisał tego. Do gościa, nie wiesz tego. Weź kurwa, to, coś nie wiesz tego. Śmierci, widzisz, no to jest Daro, chuj chujowe. Ja zrozumiałem chuj. Swoje błędy i dlatego między innymi przestałem streamować. Tym bardziej ty masz bardzo szeroką, kurwa, dosyć publikę, kurwa, także powinieneś, kurwa, ale wiesz, po Norbercie, Darek, jest widoczna zmiana faktycznie na przestrzeni lat, jest bardzo duża zmiana, bo kiedyś dlatego Norbert ja mówię, był, że to było dawno temu. Tak, tak, to tak. Było, kurwa, dawno on, temu, dlatego... To, ale ja bym miał... No, wyciągasz mi jakieś rzeczy sprzed 10 lat i je mielisz, ja to są rzeczy, za które ja wielokroć przeprosiłem, wielokroć je wytłumaczyłem. Ale ty tego nie kumasz, o co? Ale jeżeli dajesz... Bo to nie ja mam do ciebie o to pretensje, bo ja ci mówię, że ja cię nie śledziłem kiedyś, nawet nie wiedziałem o tym. Ale ludzie mi wysyłają ale i są wkurwieni. Ludzie ci wysyłają, na ciebie. Żeby cię podkręcić. Nie, ludzie są wkurwieni i żeby się ciebie zapytać i żeby się wytłumaczyć. No to jak próbujesz się wytłumaczyć, to mi przerywasz. No jakby, ja to już tłumaczyłem wielokrotnie, ale jak ktoś nie słucha moich wyjaśnień. Czy, przed chwilą w sumie się wytłumaczyłeś na samym starcie, no, więc nie wiem, czy jest sens. Dobra, to nie ma, nie wiem, co tak. Ale nie ma, dobra, dopełnię to. Tak. Okej, dajcie mi tylko to dopełnić. No dawaj. Ale widzę, że się wkurwiłeś, odpaliłeś się teraz. Nie, bo to jest coś takiego, znaczy inaczej, ja widzę swój błąd. I dlatego też przestałem streamować. Zacząłem robić content, który daje mi mniejszą ekspozycję na hejt i dzięki temu, że robię YouTube'a i nie jestem wystawiony na chujowe donaty, bezpośrednio na jakieś chujowe zachowania ludzi, ja też się nie wkurwiam, jestem lepszą wersją siebie. Dlatego zacząłem robić YouTube'a. Mam pełną kontrolę nad swoim życiem, jak czegoś nie chcę czytać, to tego nie czytam, nic mi nie podnosi ciśnienia, nie gram w grę, która mnie denerwuje, czyli tylko nie robię ciśnie, sobie nie fajne... Nie ciśniesz już nikomu i już nie. Jesteś ten... A... Nie, no wiesz, jak... To... A do Ksajo okay. Coś tam było chyba, nie? Coś mu tam po kurwa, coś było, chuju jakimś coś. Kurwa, nie, to on nie, do mnie. Dobra, bo nie chcę mieszać teraz, dobra. No, to musiałbyś przytoczyć konkret, żebym ci mógł... No, dokładnie. Coś mi tam, kurwa, znaczy, w kościele wiesz, dzwoni, ale... Ja mam dobra, tendencję chuj. Do wybuchania. Mam taką tendencję. Na przestrzeni lat ta tendencja jest zdecydowanie mniejsza, ale ta tendencja nie idzie w parze ze streamingiem, gdzie ludzie bardzo mocno się tym pożywiają, kiedy streamer wybucha. Dlatego zacząłem robić YouTube'a, zacząłem ćwiczyć MMA. Całą złość zostawiam na macie, całą złość zostawiam w sporcie. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś mnie śledzi przez te lata w internecie, to gdyby porównał sobie mnie sprzed tych 5-10 lat i wizualnie, i psychicznie, to jest pewna delikatna różnica. A nie uważasz, że ludzie generalnie tobie zarzucają coś takiego, że ty się zbyt zmieniłeś i że to jest bardzo fałszywe i
generalnie ja widziałem takie komentarze, że gdzieś były, tak. że to jest bardzo tak jakby... Wiesz, no że ja nie to nie jesteś ty. Tak, że to jest sztuczne. Że to jest sztuczne, dokładnie. Ale stary, jak ja mam na to odpowiedzieć? W sensie, kurwa, staram się być najlepszą wersją siebie. Jest źle, bo jest sztuczny. Kiedy wybucham i się denerwuję, to przez chwilę jest haha, a potem o ty chuju, jak mogłeś powiedzieć tak o Grekach. Wiesz, ludzie, mam wrażenie, ja nie mówię o wszystkich, bo moja publika aktualna jest zajebista i bardzo gorąco ich pozdrawiam, ale ludzie, którzy karmią się takimi zachowaniami na przykład na Twitchu, oni by chcieli, żebym ja do końca życia był ich zwierzątkiem, które będą mogli sobie dźgać patykiem i je wkurwiać, a potem mówić haha, zwierzątko złe, dlatego mogę cię dźgnąć drugi raz. I dlatego z tego Twitcha wypierdoliłem. Według mnie to community jest patologiczne, karmi się patologicznymi zachowaniami. Nie chciałem tam być, przestałem tam być, przestanie egzystowania na Twitchu było najlepszą decyzją w moim życiu. Ja generalnie uważam, że gdybyś ty nigdy nie pokazał, że cię boli, tak, to tak, byś stary, ale w życiu nigdy nie był w takiej pozycji, nie? No ale widzisz, to po prostu ale... ja też się do tego nie nadaję, bo jakby na przestrzeni tych lat, nawet kiedy byłem na Twitchu, ja coraz dalej przesuwałem swoje granice. Tak. I wiesz, na początku wkurwiałem je bzdury. Ja to przyznaję, stary. Ja nie mam z tym problemu. Wiesz, wszystko zaczęło się od tego, że zacząłem banować za JD. Over nie banował za JO, Arquel nie banował za JA, ja byłem ten zły, bo ja zacząłem banować za JD. Po latach mówiłem sobie, kurwa, mogłem za to nie banować. Wiesz, to był, zwiększyłem to był mem po prostu. Tak, no to był mem. Kurwa, ty do tego podeszłeś za bardzo. Tak, ale wydaje, wiesz, kurwa, ja nie miałem case study wtedy, wiesz, ja jakby nie miałem innego przypadku, na którym mogłem się uczyć. Wydaje mi się, że dużo osób nauczyło się, jak nie reagować na hejt. Z boku, żeby ci ktoś wytłumaczył. A gdzie? Kurwa, to kurwa ty... były inne czasy. Wiesz, ja wychodziłem z założenia, okej. Dobre, 8 lat temu, nie? Stary, 8, jakie 8? Z 10. 8, 10, 10, tak. Wiesz, to było coś na zasadzie, że ja traktowałem ten stream bardzo osobiście. Jeżeli jakby ktoś wchodził do mnie do domu, no bo de facto robiłem go u siebie w domu, więc jeżeli ktoś wchodził do mnie do domu po to, żeby mi pocisnąć, to ja uznawałem go za osobę zbędną i mówiłem mu, dobra, spierdalaj. Mhm. A teraz z perspektywy czasu wiem, że w chuj lepiej bym na tym wyszedł, jakbym to po prostu ignorował, bo nie można było tego tak traktować. Ale ja nie miałem przypadku, żeby się na tym nauczyć. Wiesz, z biegiem lat sobie zmieniłem trochę te zakresy tolerancji, ale każdy ma jakiś swój szklany sufit. Możesz przyjąć 10 donate'ów i się wkurwić, możesz przyjąć 50, możesz przyjąć 100, możesz przyjąć 1000, ale jest jakaś liczba, która cię wkurwi, przynajmniej ja tak mam, dlatego przestałem streamować, bo wiedziałem, że ta liczba w końcu zostanie osiągnięta. A czy Daro jest w stanie przekroczyć twoją granicę? To się okaże. Mam nadzieję, że nie. Tego mu nie życzę. Weźnie zabrzmiało, kurwa. To jest... Nie, szczerze. Bo... Uważam tak, Diz na Rage'u mogłoby być najgroźniej. Ja nie lubię się denerwować, bo wtedy mnie wszyscy nie lubią. Lew ja wtedy, nie wiem, czy nie mógłby lekko odczuć strachu. Diz, czy Norbert Gierczak może być niedźwiedziem? No wątpię, kurwa. czy mamy kolejny telefon, czy ja źle coś słyszałem? Halo, halo? Siemka, cześć. Jak się nazywasz i skąd do nas dzwonisz? Siemanko, tutaj Dr. Jones z Gwini dzwoni. Mam pytanie do Norberta. Siemanko, cześć. No, zadawaj. Chciałem zapytać, czy jesteś zadowolony z obecnego kontentu, który tworzysz na TikToku i czy to jest szczyt twoich osiągnięć? Czy to jest szczyt moich osiągnięć, czy jestem zadowolony? Lubię gadżety, lubię ten kontent. Uważam, że TikTok trzeba karmić mocno uproszczonymi, głośnymi, takimi krzykliwymi treściami. Chciałbym, żeby na przestrzeni czasu one były mniej jaskrawe, ale ogólnie nie jest to szczyt moich osiągnięć, ale jestem zadowolony. No dobra, a czy uważasz, że... Czy jesteś szczęśliwy? Czy daje ci to jakby satysfakcję? Każdego o, stary! Jestem do pracy? Tak, nawet sobie nie wyobrażasz. Wiesz, czasami jest taka presja czasu i to jest jedyne, co mnie gniecie, że muszę zdążyć nagrać odcinek i x materiałów, bo ja się staram trzymać moich planów, mojego harmonogramu, ale ogólnie ja zajebiście lubię gadżety, lubię bawić się przedmiotami, lubię, nie wiem, tak jak tu widzisz, podrukować sobie w 3D, więc jestem w chuj szczęśliwy, że mogę robić to, co robię, jestem w chuj wdzięczny mojej publice, ogólnie ludziom, którzy to oglądają, nawet tym przypadkowym. No dobra, ja mam jeszcze pytanie do Darulwa na koniec w sumie. Dziękuję za moje pytanie. Jasne. Powodzonka w walce. Daro, jeszcze chciałem ciebie zapytać tylko, tak. Gdyby nie fame, to co byś chciał robić w życiu? Co bym chciał robić w życiu? Powiem ci szczerze, że chciałbym być tylko, kurwa, zdrowy i to jest najważniejsze, a różne rzeczy można robić, kurwa, także chłopie, najważniejsze jest zdrowie. Ja że to tak wymijająco bardzo odpowiedziałeś. Nie, no bo tak, chyba wszystkim się możesz zacząć. No, no wiem, no, ale jakbyś tak miał określić, co byś robił poza freakfightami. Ciężko mi teraz powiedzieć. Kurwa, jest wiele rzeczy, które chciałbym robić, ale kurwa, wiesz, to się dopiero rodzi w mojej głowie. Jasne, ale jak najważniejsze jest zdrowie, no to po co się bijesz wtedy, nie? Tutaj najbardziej możesz ucierpieć na zdrowiu. Serio. Ale właśnie tu o to chodzi. To jest w pewnym sensie też praca, kurwa moja, i ja z tego zarabiam, z tego żyję i temu się poświęcam, więc to traktuję jako pracę po prostu, rozumiesz? Dlatego jasne. Wiadomo, że to jest tak samo, ja ci to wytłumaczę, kurwa, na przykładzie. Czekaj chwilę. Nie idziesz się.
Dobra. Jest taki zawód... Dawaj, Darol. No, słuchaj. Jest taki zawód jak górnik. Górnik, no, kurwa, zjeżdża dzień w dzień, kurwa, na ileś tam 800-1000 metrów, kurwa, w kopalni, modli się dziennie, żeby wyjechać na górę. To jest, kurwa, to samo. Zjeżdża tam po to, żeby, kurwa, zarobić na życie. To jest to samo. A jakby górnik patrzył na zdrowie, no to niestety by tej roboty, kurwa, nie robił. No niestety. No dobra, to trzymajcie się, chłopaki, dajcie dobrą walkę i wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, trzymaj się, stary. Dobra, chłopaki, i na koniec chciałem odpalić screena numer 5 jeszcze. I teraz tak, ty, Diz, stawiłeś takiego oto tweeta. Darek, powiedz mi, którym ty się czujesz... Co to jest, kurwa? To porównanie Lwów. Ten prawy jest rzadszy, Daro, wybierz tego po prawej. I pytanie, ty się czujesz takim właśnie lwem po prawo, czy tym po lewo? Kurwa, ten... Słuchaj, tu jest lew, a tu jest Daro lew. Okej, to powiem ci szczerze tak. Że obojętnie, który cię dorwie, to cię i tak zagryzie, kurwa. To nie ma znaczenia, kurwa. Ale nie można gryźć. Ale to jest, kurwa, tu nie ma znaczenia. Spytaj Jacka. Dobra, było tutaj takie porównanie, ja bym teraz chciał porównać wasze warunki fizyczne, więc zapraszam panowie do face to face'a. Moi drodzy, walka Daro lew kontra Norbert Diz Gierczak. Będzie 9 grudnia w Łódzkiej Atlas Arenie na gali Fame Reborn. Jeśli chcecie kupić bilety na tą galę i zobaczyć tą walkę na żywo, ale to zapraszam na fame.tv. Są tylko trzy rzeczy pewne. Podatki, śmierć i wpierdol od Daro lwa. Nerkuj się, bo wpierdol i śmierć może przyjść w jednym, kurwa, dniu. Nepalski spokój. I podkręcenie udarka u Disa, natomiast krakowski spokój. Tu jest nepalska agresja, niespokój. Ręka przy szczęce. A dajcie ręce do tyłu i podejdźcie tak blisko siebie, chłopaki. To jest Daro lew kontra Norbert Diz Gierczak. Już 9 grudnia na gali Fame Reborn. I do kamery, panowie. Więc jeśli chcecie zobaczyć to zestawienie na żywo, to zapraszam was do kupowania biletów na fame.tv. Ja się z wami żegnam, dziękuję za prowadzenie Face to Face'a, dziękuję panowie, że byliście tutaj, dziękuję Norbi, dzięki Daro, powodzenia walce wam życzę. Wbijajcie na mojego TikToka. Witać się będziemy po tym, żegnać po walce. Dokładnie, dzięki bardzo za oglądanie dzisiejszego programu, trzymajcie się i cześć. Bluza.